Także proszę Państwa, dzisiaj ten pamiętny dzień 11 listopada 2014 roku. No i wracamy ze Starówki czwórką, tramwajem elegancko tutaj do centrum. Tutaj do centrum. Stary tramwaj, stara Warszawa, stary papież, stara wiara, parafia świętego Marcina. Proszę Państwa, kościół, który ma ponad 600 lat, a Anita brała ślub tam kiedyś z mężem, który tam zmarł potem na raka. Teraz Anitka jest samotna, mówi, że jest biedna, że jest samotna, że jest sama, proszę Państwa, i za bilet nie będzie płaciła, no bo wiecie Państwo, to jest takie troszeczkę, jak na Warszawę, to troszeczkę wstyd i no, jest skandalistyczne, bo tutaj, jak mamy metro, prawda, ta Anitka miała wejściówkę i ona chciała tylko tam parę spraw załatwić, a ją przydybali przy wyjściu, no i mandat wypisali, na który ona po prostu mówi, że nie ma pieniędzy. Także widzicie Państwo, przydybali Anitkę tu pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Podli ludzie właściwie, no bo ona mówi, że była wielokrotnie, proszę Państwa, w sądzie i to nic nie daje. Tylko, że jeszcze jakoś tak na siłę, na chama nie egzekwują, ale że to jakby nic nie daje i powiedziała, że ona pójdzie posiedzieć do więzienia trochę, no bo jeszcze w więzieniu nie była. Także widzicie Państwo, samo to, że tak łatwo Anitka sobie pójdzie do więzienia i że tak łatwo społeczeństwo polskie na to się zgadza. Kobieta, która miałaby tam być razem z kryminalistami, z jakimiś łachmytami, łachudrami. No wiecie Państwo, to jest po prostu niesmaczne i że społeczeństwo polskie, no bo w sumie tak jest, na to się zgadza. Także, proszę Państwa, jak wracamy z tego klasztoru od Marcina, no ogólnie wiecie Państwo, ogólnie zasady są piękne, no ale dziadostwo, jak się patrzy. Dziadostwo, jak się patrzy. No bo jeszcze o co chodzi? Pytałyśmy się te zakonnice, czego Marcin Święty, Święty Marcin jest patronem, to one nie umiały powiedzieć. A, że tam był taki szpital, że do niego przychodzili, że on pomagał, no i to tylko tyle. Do jego grobu przychodzili, no i kupa śmiechu, Anitka niepocieszona i powiedziała, że dalej będzie badać, dochodzić. Także kupa śmiechu na wydechu, proszę Państwa, na Starówce to, co żeśmy miały. Natomiast, no, ci katolicy prywatnie, no to takie dziady plotkarskie to są. Oczywiście, zgadza się, w dalszym ciągu jest to prawdą, że nie czytają Pisma Świętego. I tylko myśmy tam pochwaliły jedną siostrę, która przy no, tym klawesynie, syntezatorze, czy to może jakieś takie są stare organy, na których niewidoma grała, a ta jej podśpiewywała, proszę Państwa. Że ładnie śpiewała i takie gadki, trele morele, tere lemele kuku, lewarto. I tą czwórką właśnie tak przyjechałyśmy, proszę Państwa, 15 minut temu niecałe, ze Starówki Warszawskiej. Gdzie jest kolumna Zygmunta, gdzie jest ta wasza święta Anna, a prawosławnych ludzi w ogóle nie ma, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Wszędzie gdzieś grupki policjantów są, które spisują, proszę Państwa, ludzi podejrzanych, że coś może zrobili, a myśmy byli tam, proszę Państwa, tutaj też policja przyjechała, a myśmy byli tam wprost, jak czwórką pojedziecie, raz, dwa, trzy, cztery przystanki, byliśmy na placu Zbawiciela i zaraz tam podjedziemy jeszcze raz.